fala jeszcze najebana, zażygana syf na chacie. On znów kina zapierdala gdzieś u kumpla na kwadracie. Dzieci spały u sąsiadki, nie wróciły po sobocie. Tam przynajmniej mają cicho, lubią przyklejaną ciocię. Nagle słychać czas za ścianie, w nerwach zaciskają ręce. Matka traci równowagę po następnej już butelce. Teraz cisza się rozlega, zaczyna nasłuchiwanie. Siostra uspokaja brata, że nie stało się nic smanie. W tym momencie klatkę obok robi sobie teraz w kucie. Ojciec dzieci odlatuje, nie ma go już po minucie. Serce przestaje pompować, on wypróżnił się w tej chwili. Nikt nie dzwoni po lekarza, wszyscy kumple spierdolili. Dzieci jeszcze u sąsiadki, spokojni siostra, braciszek. Śmieją się pijąc kakao, matka następny kieliszek. Wypija swojego kata, jeszcze tego nieświadoma. Napierdolona jak szmata, trzyma się rękami dwoma ściany. W drodze do łazienki, w alkoholicznym amoku. Orientacji zmysł ma cienki i już przy ostatnim kroku. Na starej szafce na budy uderza skronią o kan. Młoda matka nie żyje, miała 25 lat. Nagle słychać wycie syren, tłum się robi na ulicy. Otwiera się jedno z okien po niemieckiej kamienicy. Starsza siostra zauważa w czarnym worku czyjeś ciało. Poczuła ciarki na plecach, mały wylał kakao. Szybko biegną na korytarz, lecz nie mogą wejść do domu. Mama dzieciom nie otwiera, nie otworzy już nikomu. Obraz dwójki małych dzieci siedzących tutaj pod drzwiami. Teraz same na tym świecie, zapłakanymi oczkami. Z życia zrobił im się dramat, przestała istnieć rodzina. Wybrali tata i mama, wódka i amfetamina. Ta historia kroi serca, nawet Bóg tego nie zmieni. I oby nie było tak, w niebie jako i na ziemi.